Wilk, ja wiem, że to twoja sprawka, że ta gra mi się wywaliła teraz. Przyznaj się. Byłeś w ruinie, zrobiłeś zły zamek, wiedziałeś, że to jest zły zamek. I wywaliłeś mi grę tylko po to, bo przegrywałeś, bo czterech Saladynów cię zaatakowało, przegrywałeś i nie mogłeś po prostu przejść obok tego obojętnie i skraszowałeś mi grę. To twoja wina. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby stoczyć dwie bitwy. Pojawiły się dwa fajne pomysły, z czego jeden wydaje mi się, że będzie dość trudny, szczerze, dla pewnych tutaj postaci, ponieważ w pierwszą bitwę zrobimy sobie taką, w której to Saladyn wraz z Wilkiem są ustawieni w rogach, a przeciwko sobie mają czterech opatów, którzy są w sojuszu. Więc wydaje mi się, że to może być dla nich bardzo trudna bitwa. Jeśli oni będą w ten sposób, każdy tu oczywiście dostanie pieniądze, zrobimy sojusze. I taka bitwa opat wcale na tym patchu nie jest taki słaby, więc wydaje mi się, że tutaj wilki salady naprawdę mogą mieć problemy. Tutaj chyba ewidentnie widz chciał im mocno dokopać. Więc myślę, że tutaj ja stawiam na opatów. Tutaj myślę, że będzie tutaj bardzo duża przewaga dla nich, więc. Ale zobaczymy w sumie, bo kto to wie. Dobra, zobaczymy, co oni potworzą. Jakie zamki tutaj, tylko opaty. Proszę, nie poblokujcie się. Bo wy też potraficie wywalić nie wiadomo jakie wielkie zamki. Okej, dobra, wilk robi ten jakiś swój dziwny wielki zamek. Dobra, czemu każdy opat w tą stronę zrobił, a ty musiałeś jako inny jeden tam w tamtą stronę się ustawić? Co ty robisz? Dobra. No właśnie tutaj jest ciekawe, czy na przykład nie dość, że opaty będą atakować wilka i Saladyna, to jeszcze ciekawe, czy wilk będzie się atakował razem z Saladynem. Nawzajem. Bo ogólnie teraz wyłączyłem tą opcję, żeby atakowali najbliższego przeciwnika, bo to tylko zostało włączone tam do tego, żeby wilka atakowali. Ja teraz to już wyłączyłem, żeby to był totalny random, gdzie oni tutaj pójdą. Więc zobaczymy, co tu się będzie działo. O, wilk prawie. O kurde. Wilk próbował się przeżyć. No chociaż może jeszcze. Tak wcale tutaj kolorowo dla opatów może nie będzie. Zobaczymy. Gorzej jak na przykład wilk będzie próbował się pozbywać opatów, a jeszcze Saladyn zacznie mu przeszkadzać. Jeśli Saladyn zaatakuje wilka, no to wtedy już będzie trochę słabo. No i po takiej krótszej chwili widzę, że dla wilka i Saladyna zaczyna się robić mały problem. Ponieważ oni już tutaj wydali całą kasę. Opat zawsze tej kasy ma dość sporo. Co prawda czerwony jest lekko zblokowany z żółtym i niebieskim i tutaj ciężko mu się trochę rozbudować. Nie wiem, czy sobie nie poblokowali budynków, bo czerwonemu ewidentnie idzie najgorzej, więc będzie tutaj miał może mały problem z rozbudową, bo idzie mu to bardzo powoli. Więc tutaj on będzie możliwe, że słabym ogniwem, ale tutaj zobaczcie, fioletowy. Mimo tego, że ma prawie że tyle samo wojska co Saladyn, jeszcze ma 27 tysięcy. Czerwony, no czerwony zbiera przez wojsko, niestety, bo nie może zrobić, ale żółty też ma 500 i cały czas 40 tysięcy. Opat niebieski również 500 i 40 tysięcy. A wilk tutaj z Saladynem, no wcale im tak dobrze nie idzie tutaj na razie. O dobra, idzie pierwszy atak, idzie fioletowy opat. No i właśnie pytanie, czy dla opata nie będzie dobre, gdyby atakował drugi, bo jeśli tutaj on zaatakuje jako pierwszy, straci ludzi i potem zostanie zaatakowany, to jest chyba jedyna szansa dla wilka i Saladyna, żeby pokonywać tych opatów, tak jakby to powiedzieć, z kontry, bo inaczej to będzie im ciężko. Nie mają dużo kasy, szybko tych jednostek nie tworzą. Wilk ma tylko 650 jednostek, więc pewnie troszkę zostanie osłabiony. Tylko pytanie, jak się opat do niego tutaj dobierze. Na pewno zada mu straty, więc przystopuje troszkę wilka. Dobra, zerknę, czy tutaj ktoś nie atakuje jeszcze. Dobra, tu na razie nic się nie dzieje. Dobra, opat mu mury poniszczy, budynki mu poniszczy. Wieżę mu zniszczył. Ale ciężko będzie miał się przedostać do tego zamku trochę. Będzie mu więcej niszczył tutaj, niż będzie próbował go pokonać tak naprawdę.
No i to będzie szansa w sumie dla... O, dobra, jeszcze niebieski idzie na pomoc. O, to może niebieski trochę poniszczy. Bo ten trochę wieży poniszczył, to niebieski będzie miał szansę tutaj zadać jeszcze większe straty. Dobra, jak tam? Okej, ten niby trochę ruszył, ale też nie za dobrze jeszcze. Był jakiś lag kolejny, ale to chyba od tego ataku. Dobra, no i pytanie, co oni mogą zrobić? Jak tam jednostki wilka? 520, no to stówkę postracił. Co? To ja nie wiedziałem, że mogę klikać na nich. No, wilka zamek jest teraz tragiczny. Jest ruina i jeszcze może się zaraz by podpalił. O, zrobiło się przejście. No to troszkę jednostek jeszcze potraci, asasynów wytraci. No tak ze 160, no teraz jeszcze więcej. No z 200, 220 jednostek stracił. Jego zamek jest w tragicznym stanie. A nie mów, że tu jeszcze żółty na niego przyszedł. Tak, żółty olał Saladyna i żółty poszedł jeszcze na tego. O, to ciekawie. No to widać, że chcą wilka wyeliminować. Wiedzą, że wygrał ostatni turniej. To się za niego biorą od razu, nie czekają. Tylko teraz pytanie, jeśli Saladyn ruszy na żółtego, najprawdopodobniej go wybije i to też zmieni teraz wszystko. Tu ma piękne wejście. Dobra, zamek trochę odbudowany. No on tutaj za dużo kuszników jest, żeby oni sobie od tak weszli. Więc tutaj raczej, tu może się teraz źle wydarzyć. Zależy na kogo Saladyn zaatakuje. Jak Saladyn by zaatakował, najśmieszniejsze by jakby jeszcze na wilka poszedł, to już w ogóle. Dobra, no a ten bot oczywiście, że próbuje tędy iść, bo tutaj było przejście. A teraz co, postoisz sobie tutaj, nie? Tylko wytracisz ludzi. Okej, dobra. Na kogo? On idzie na czerwonego chyba. Albo na niebieskiego? Ciężko powiedzieć. Ale jeśli poszedłby na żółtego, to by go pokonał bez problemu. Jeśli pójdzie na czerwonego albo niebieskiego, którzy już troszkę jednostek odbudowali, no to będzie średnio. Dobra, on widzę, że on chyba po dwóch idzie naraz. No to nikogo nie wybije Saladin, a miał szansę. Miał dużą szansę jednego chociaż załatwić. Niebieski ile ma? 300. No to się wybroni raczej. Chyba, że się wyminie gdzieś jakoś. Dobra, on widzę, że pod każdy zamek próbuje podejść. Dobra, brama padła, ale raczej zbrojni się tym zajmą. No właśnie, i załatwieni. A żółty, zobaczcie, żółty nie miał nic. Gdyby Saladyn pomyślał, to by żółtego bez problemu wykończył, jeszcze by sobie kasy zagarnął. O, idzie czerwony. Czerwony dozbierał w końcu do ataku. Tylko pytanie na kogo? Chyba na wilka znowu. Więc wilk ledwo się odbudował, a zaraz on się troszkę znowu oberwie. Fioletowy już też praktycznie odbudował wszystkie jednostki. To jest właśnie w opacie dobre, że on trzyma tej kasy naprawdę bardzo dużo i on tak szybko jest w stanie odbudować ten atak. Wtedy jak była taka bitwa, gdzie wilk został sam na trzech, gdzie to był właśnie chyba opat Ryszard i Saladyn, to właśnie opat był takim bardzo irytującym tutaj, bo on bardzo szybko zbierał te jednostki, dlatego że miał po 20 tysięcy ciągle. A tutaj jest ich czterech. Dobra, tylko że oni będą ewidentnie mieli problem. Co prawda on może się przekopać przez tą fosę, ale po co? Nie jest to konieczne, wystarczyłoby podejść z tej strony. Ale będą zadawać ciągle wilkowi jakieś straty. Wilk naprawdę nie będzie miał szansy tutaj zbytnio atakować. Bo jak nie jeden opad, to zaraz przyjdzie drugi i jeszcze kolejny. I wilk nie będzie miał szansy zadać tutaj swojego ciosu. A wilk myślę, że ma większe szanse do oczywiście zwyciężenia z opatem niż Saladyn.
Więc jeśli wilk czy Saladyn mieliby wygrać, no to potrzebują wilka, a wilk niestety jest tutaj ciągle atakowany. No tutaj trwa wojna, a my tutaj co? A sobie pochillujemy, spoczko jest, nic się nie dzieje. Dobra, czyszczą tą stronę cały czas. Ta prawa strona jest tak wyczyszczona z murów, z budynków. No i teraz właśnie do takiej ruiny, jakby teraz zaraz przyszedł jeszcze fioletowy i zaraz po tym niebieski, to możliwe, żeby było po wilku już. Do Saladyna będzie im się znacznie łatwiej dostać. Saladyn nie ma kuszników. Więc jak opaty potem powstrzymają najpierw wilka, a później zabiorą się za Saladyna, to też będzie koniec. No i wyruszył. Ile jeszcze katapult, a tutaj nawet zamek nie jest odbudowany. To będzie czyściutkie wejście. To będzie bardzo proste wejście do zamku, jest cały czas tutaj dziura w zamku. Wilk nie ma z czego odbudowywać nawet już. Więc tutaj tylko się wleje, ale no kuszników też jest tutaj bardzo dużo, więc oni tutaj zrobią robotę. Wszyscy mnisi tutaj, czy pikinierzy zostaną wybici bez problemu. Dopiero ta większa grupa, myślę, że tutaj coś będzie w stanie zdziałać. Zobaczmy, jak to jednostkami. Dobra, 900 jednostek. Wilk ma tylko 400, no to wcale nie tak dużo. Mógłby to być nawet koniec dla wilka. No i przedostał się. 280 tylko. Jak miotacze ognia nie zrobią roboty, to mamy po wilku. No. To może być po wilku, chociaż oni są to... No, dali radę. No i jeden załatwiony. O nie. Saladyn atakuje jako pierwszy. No to jest koniec. To będzie szybszy koniec niż nawet zakładałem. Saladyn się wyrwał z atakiem, a tutaj patrzcie, co na niego idzie. Prawie że 1500 jednostek. Więc to jest koniec. Powiedzmy Saladynowi papa. Jak nie nawet i niebieski. Jak ta armia... Nie, oni się wyminą. Bo myślałem, że może jeszcze ta armia zbrojnych zetrze się z tymi tutaj i może ich osłabi na tyle, że nie przejdą. Ale oni sobie przejdą. Ale nawet jeśli, to zaraz tutaj żółty jeszcze... byłby w stanie zaatakować i zaraz żółty się wyleje, więc to jest koniec, i tak czy siak. Czy te armie się tutaj zetrą? Ale fajnie to wygląda. Tak na polu bitwy się dwie armie spotkają. No dobra, to niebieski może jeszcze by się nie przedarł, chociaż i tak idzie ich jeszcze taka ilość, że jestem w stanie uwierzyć, że daliby sobie radę. Ale na pewno zaraz żółty przyjdzie i dobije. Więc tutaj no już po ataku Saladyna. Saladyn jest teraz bez niczego, a tutaj musi powstrzymać zaraz jeszcze całą apokalipsę, która zmierza do jego zamku. Nie dziwię się Saladyn, że sytuacja wygląda nieciekawie tutaj. O, no właśnie. No i apokalipsa nadciąga. Dobra, miotacze porobili, ale niebieski dałby radę jeszcze. Ci łucznicy nie daliby rady wybić tylu zbrojnych. Dobra, jak ten żółty nadciąga? Ta, nadciąga. Dobra, miotacze ognia nie są w stanie pokonać całej armii żółtego jeszcze. Nawet jeśli by pokonali, to co z tego, jak zaraz przyjdzie kolejna, a Saladyn będzie bez kasy praktycznie na odbudowę. Więc tutaj pojedynek się kończy.
Lord zaczyna tracić HP. Wiadomość od Salarynu. Jesteś potężny na polu walki, ale czy jesteś też sprawny? No i po bitwie. Tak jak mówiłem, no opat ewidentnie za silny, dlatego że ma dużo pieniędzy, więc tutaj Saladin i Wilk mieli bardzo trudne wyzwanie. Ale i tak walczyli, no Wilk tutaj dostał taką serię ataków, że no było mu naprawdę bardzo ciężko. Saladin to przynajmniej dwa ataki wyprowadził jeszcze. Dobrze, i teraz przejdźmy do drugiego pojedynku. Ja sobie tylko zerknę, co ja miałem zrobić. Okej, okay, dobra, żebym nie pomylił, chciałem sobie tutaj sprawdzić. I to miało być tak, Wilk... Fryderyk z Ryszardem kontra czterech Saladynów. Czyli ponownie widzimy się z Saladynem i Wilkiem. I teraz tak, oczywiście damy tą samą mapę. W sensie tą samą, może nie konkretnie. Ale podobną. Dobra, i teraz tak, żółty. Myślę, że Wilka dam troszkę osobno. Fryderyka z tym dam koło siebie. Ale Wilka dam osobno, żeby ten jego wielki zamek potem jak przypadkiem jakiś nie wymyśli to, żeby tutaj się nie zblokowali. Dobra, let's go. Zaczynamy z kolejną bitwę. Zobaczymy, czy Saladyny pokonają Lordów Krzyżowca, czy to Lordowie Krzyżowca tutaj pokonają Saladynów. Dobra, wy też się tylko nie zblokujcie. Ale mówię takie zawsze, o ten jaki zamek robi, co to jest zamek wielki? Dobra, Fryderyk widać wzorował się na wilku z zamkiem. Dobra, zobaczymy. Dobra, Ryszard zrobił mały zameczek. No w sumie dla niego dobrze. Fryderyk też ma fajny zamek. A wilk zobaczymy, czy sobie poradzi tym małym zamkiem na Saladynów. Żeby tylko się bitwa nie skończyła tak jak ostatnio, gdzie było tutaj dużo jednostek, że będę siedział 3 godziny, a bitwa się nie skończy ostatecznie. To będzie mi przykro. Dobra, po takiej dłuższej chwili na razie widzę, że tutaj dwóch Saladynów ma jakiś mały problem. Zbierają kasę i jest to właśnie czerwony i fioletowy, czyli ten. Chociaż widać, że powodzi mu się bardzo dobrze. Czasem po prostu bot łapie jakiegoś laga takiego, że nie robi jednostek, ale potem się na przykład odblokowuje. Ale pytanie, czy tutaj nie będzie za późno, bo jeśli Ryszard czy Wilk przeprowadzą atak, no to może być tutaj już za późno. Tutaj widzę, że też Fryderyk będzie dobrą blokadą, bo ma fosę. Co prawda tutaj w jednym miejscu zepsuł sobie tutaj sadem. Ale i tak tą fosę ma, więc tutaj on by był dobrą obroną. Plus tutaj też jak wjeżdżają między te dwa zamki, no to tutaj kusznicy jednak robią robotę z tymi mangonelami. Dobra, ale znowu urywa się Wilkowi. Jak Wilk stoi z jednostkami? Wilk 500 jednostek. No Wilk tutaj też nie miał łatwo, bo na początku dostawał dużo ataków. Tutaj co chwilę coś asasyni przychodzą, czy jacyś łucznicy koni sobie tam jeżdżą. Katapulty też jeździły, więc tutaj Wilka troszkę osłabiali tutaj od samego początku. Ale wybronić się wybroni bez problemu z tego ataku. Tylko znowu będziemy musieli... O, chyba że się podpali zaraz. No to nie będzie dobrze dla niego. Dobra, ci zbrojni ewidentnie nic nie zrobią. Okej, idzie jeszcze druga fala, idzie jeszcze ten niebieski. Dobra, jeden atak załatwiony. Teraz pytanie, co z drugi zrobi. No ten poniszczy mu troszkę więcej, więc tutaj wilk może ze stratami jakimiś wyjdzie większymi. Podpalił się chyba. No, wilk się podpalił. Więc wilk tutaj będzie osłabiony. Jeszcze przeszło do środka. Więc tutaj wilk, no, jest, nie jest w dobrej sytuacji, można to powiedzieć. Dobra, jak tam czerwony? No właśnie, czerwony zaczyna ruszać, tak jak mówiłem, odblokował się, fioletowy powolutku też. Zbierali sobie znowu na jakąś emeryturkę i teraz lecą. No właśnie, i wilk w tarapatach, katapulty ciągle niszczą, wilk nie ma pieniędzy. Asasyni przychodzą, zawsze coś tam poniszczą. No i tutaj wilk jest naprawdę w tarapatach, bo najprawdopodobniej czerwony zaraz do niego przyjdzie. Nie wiem jak z fioletowym, na kogo fioletowy się wybierze, czy będzie też przez całą mapę szedł do Wilka, czy będzie atakował Ryszarda może. Jak tam w ogóle Ryszard?
600, no 560 jednostek, mi to prawie pod 600 podchodzi, ale kasy nie ma. Ewidentnie lordowie krzyżowca tutaj mają problem z pieniędzmi. No właśnie, i widzimy czerwoną grupę, która tutaj zaczyna podchodzić coraz bliżej. Więc czerwony wybiera się z atakiem. Pytanie na kogo? O, i fioletowy też. O, widzę, że chyba fioletowy... Czy fioletowy też próbuje iść tutaj na wilka? Na to wygląda. No, czyli chcą się pozbyć. Zobaczcie, Saladin myśli. Jeśli fioletowy też idzie tutaj na wilka, no to wilk będzie w tarapatach. Co prawda muszą przejść obok zamku Fryderyka, więc troszkę im się oberwie. Chociaż fioletowy może i tak wygląda, jakby chciał właśnie Fryderyka zaatakować. Ale wygląda chyba, jak jednak idą na wilka. Więc tutaj... Oj, ci zbrojni, ale oni przejdą obok Fryderyka, ale oberwą, ale oberwą. Niepotrzebnie. Czyli Saladin chce się pozbyć wilka jak najszybciej i nie dać mu się odbudować. To bardzo dobre, jeśli myślimy tutaj o Saladynach. Na ich korzyść. Ale pytanie, jakby teraz na przykład Fryderyk zaatakował któregoś Saladyna po tym, jak... O, czyżby coś? Nie, już myślałem. Nie no, coś mnie trafi, widzowie, naprawdę. Dwa ataki Saladynów szły. Na zamek wilka, który był w ruinie. Tutaj była taka roz... No i Gremi wywala. Z jakiej paki? Się zdenerwowałem teraz. To jakiś sabotaż lordów krzyżowca, jak nic. Zaatakowali mój komputer, bo przegrywali. Tak się nie robi. Teraz przez to, co zrobiliście, ja trzymam stronę Saladynów. Jak tak śmiecie w ogóle mi kraszować gierkę. I to w takim momencie. No, to jest już wredactwo największego stopnia. Dobra, no co, no zaczynamy od nowa, no co mam zrobić, co mogę zrobić, no. O, ta, żebyś sobie lepszy zamek zbudował, co? To wszystko po to było, ty. Wilk, ja wiem, że to twoja sprawka, aż ta gra mi się wywaliła teraz. Przyznaj się. Byłeś w ruinie, zrobiłeś zły zamek, wiedziałeś, że to jest zły zamek. I wywaliłeś mi grę tylko po to, bo przegrywałeś, bo czterech Saladynów cię zaatakowało, przegrywałeś i nie mogłeś po prostu przejść obok tego obojętnie i skraszowałeś mi grę. To twoja wina. To twoja wina. I ja teraz i tak im będę kibicował, mimo tego, że zrobiłeś nawet swój jeden z najlepszych zamków, jak i nie najlepszy, to mnie to nie obchodzi. Ja kibicuję Saladynom za to, że mi skraszowałeś grę. To twoja wina, ja to wiem. I zdenerwowałeś. O, Ryszard. Co się dzieje z tobą? Oj, Ryszard. Widzę, że ty w tarapatach będziesz szybko. Ty, Ryszard, może ty jednak chyba nie dotrwasz nawet do tych silniejszych ataków, jak tak będą cię faszerować tutaj. Ale wymiana. Jeden za drugim. Dobra, Ryszard mądry. Ryszard wie, że trzeba rozwalić te katapulty. Oj, był lag. Dobra, mamy pierwszy atak. Idzie to atak na Fryderyka. Tak patrząc na razie, to Ryszard jest w najgorszej tutaj sytuacji, bo strasznie obrywał od katapult na początku i jest tutaj bardzo... Nie wiem, że nie ma kasy, to jeszcze ma bardzo mało jednostek, więc jak jakiś jeden, dwóch Saladynów się na niego wybierze, to może tutaj mieć naprawdę spore kłopoty. Zobaczymy, jak sobie Fryderyk poradzi z tymi atakami. A wilk ogólnie to widzę, że tutaj sobie coś mu nie idzie kopanie tej fosy, powiem wam, zobaczcie. Nie jest... O, dobra, teraz Fryderyk mu wykopuje, patrzcie na to. Fryderyk mu wykopuje fosę, a ten sam nie wykopuje, plus jeszcze zblokował sobie tutaj mury. O, czy to jednak na Ryszarda? Czyżby to jednak na Ryszarda? Czy jednak znaleźli tutaj najsłabsze ogniwo na razie? A jak zaraz jeszcze jakiś inny by tutaj zaatakował Ryszarda, ale to będzie... To może być koniec, to może być 1-0. Tu naprawdę spora ilość idzie. Ale Ryszard wytracił.
Ty, to może być koniec, to jest po Ryszardzie. Asasyni przejęli sobie bramę. Dobra, olej tutaj może uratować, chociaż nie. Nie sądzę, jeszcze tutaj trochę ich idzie. O, to po Ryszardzie mamy, no to szybko się to wydarzyło. No to ciekawe, okej, dobra, to załatwiłeś, to ja wracam. O, sobie czerwony zaatakował? Dobra, no to 1-0 dla Saladynów. Zobaczymy, co dalej. No, podbić ten zamek wilka nie będzie łatwo. Wilk oszukał. Nie wybaczę mu tego. Kurczę, z jednej strony to jest takie głupie, że przez to, że oni sami sobie robią te farmy i to sobie sami potrafią zepsuć grę, ale tak naprawdę z drugiej strony to jest fajne i śmieszne, że oni tak sobie mogą zepsuć coś. No, no tutaj dość sporo kuszników jest, ale zaraz te wieże pewnie padną. I to jest ten zamek właśnie Fryderyka, który według mnie jest spoko, tyle że ma wszędzie fosy dookoła i ciężko się dobrać do murów. Ale z drugiej strony nie ma żadnej wieży, na której jest mangonela czy tam balista. Więc to jest średnie. To mi się właśnie w tym zamku nie podoba, ten przód jest bardzo słaby. Ale pytanie, no jak ty się będziesz, ty nie masz jak się przekopywać, więc musisz jedyne co to wykorzystać. Bo jeśli mu rozwalisz tą farmę i on sobie zakopie, to wy nie przedostaniecie się do niego. Gdzie ty idziesz? Nie mów, że ty idziesz do bramy, bo jest otwarta. No to jest właśnie najgłupsze w tych botach. Że jest brama otwarta, a ten idzie. O dobra, odwołuje. Nie wszyscy tam poszli. Niektórzy tylko próbowali. Dobra, no i jest wejście. I jeszcze czerwony się wysypuje. I niebieski się wysypuje. Uuu, to po Fryderyku mamy chyba. No to będzie po Fryderyku. O nie, zniszczył farmę. Jeśli przeżyje te ataki, to zakopię sobie to miejsce najprawdopodobniej. Czerwony z niebieskim muszą szybko się przedostać, żeby tutaj wesprzeć fioletowego. Bo to, tam jest bardzo duża ilość zbrojnych. To wcale nie będzie tak łatwo podbić tak naprawdę. Dobra, tutaj jeszcze jakieś fioletowe tam idą. No chyba, że sobie jeszcze wykopię gdzieś drugie wejście. Nie no, padli już. Dobra, ale jest jeszcze od drugiej strony wejście. Oto tam też była farma zepsuta? Tam też farma zepsuła? Tak. Chyba tak. Dobra, no to jest starcie zbrojnych ze zbrojnymi. A niebieski jak tam? Dobra, niebieskiego tutaj jednostki też szturmują. Więc tutaj mamy po Fryderyku, no. Będzie ciężko tutaj, żeby się wybronił. Chociaż odbronił się już przed czerwonym. Praktycznie, no jeszcze w sumie czerwony całą armię nie wypuścił. Dobra, ale idą tutaj. O, jak tak pojedynczo będą podchodzić te jednostki, no to będzie koniec. Oni się tutaj zbiją ładnie i teraz armia Fryderyka jest... No, w rozsypce już. Gdyby cały czas szturmował, to by jeszcze wygrał, ale tak się rozbiła ta armia i jest koniec. No więc wilk zostajesz sam na czterech Saladynów i zobaczymy, co teraz zrobisz. No, zobaczymy. Tu też wilk, widzę, że wilk nigdy sobie tak nie zepsuł farmą. Wilk był na tym miejscu już nie raz, ostatnio nawet właśnie jak się bił z Saladynami chyba. Jak było trzech wilków na czterech Saladynów, to tutaj było to samo. Wilk był w tym samym miejscu i miał ten sam zamek i nigdy tak sobie nie zepsuł. A teraz sobie zepsuł. Ciekawe, ciekawe, czy to w ogóle dadzą radę wykorzystać tutaj Saladyn. Dobra, był lak, który z Saladyn idzie? Żaden? To wilk idzie, o proszę bardzo. Czy wilk miałby szansę pokonać któregoś z Saladynów? Na którego on się wybiera? Na fioletowego? A fioletowy ma 650, no to w teorii ma najmniej. To miałby może i szansę. Chociaż myślę, że te mangonele tutaj porobią. Troszkę szkód i to może nie troszkę nawet. Myślę, że bardzo dużo tych szkód porobią. Bardzo dużo porobią. Nawet nie zdążył się ustawić, a już nie ma ponad stówki. Wilk jeszcze się ustawia w taką idealnie, taką, takie kuleczkę można to powiedzieć, no.
Więc tutaj, no dobra, wilk, to twój atak raczej nie wyjdzie tutaj na dobre. A Saladyni zaraz tutaj wyruszą z kontrą, więc wilk będzie miał niezbyt fajną sytuację tak naprawdę. Tutaj jest ten jeden punkt, taki jak w Helmowym Jarze były te kanały, pod które potem, które wysadzili, żeby się przedostać przez mury. Tak tutaj, Saladyn, ty masz jakąś bombę może? Byś wysadził tak jak w Helmowym Jarze i byś potem zaatakowali. No chyba, że pożar. Ouu, no właśnie, skąd te zawsze pożary się biorą u Saladynów? No i po czerwonym. Chyba, że ugaszą. No nie, nie ugaszą. Jakby wilk tak podpalił czterech Saladynów naraz, ale to było w sumie śmieszne. Dobra, dwóch podpali na pewno. Dobra, te domy padły, to nie wiem, czy ten ogień się przedostanie do środka, chyba nie. Bo domy się bardzo szybko palą. Dobra, to niebieski chyba zostanie uratowany, ale czerwony na pewno się podpali. I możliwe, że fioletowy również się podpali. To może tak szybko nie zaatakują. Ale atakuje tutaj ten jasno-niebieski. Miłościwy atakuje. To wcale nie taki miłościwy, skoro atakujesz. Dobra, czyli wilk teraz ma pustkę, ale ma 15 tysięcy. To troszkę jednostek sobie zrobi. Ale mówię, jeśli na przykład któryś z Saladyn zniszczy ten budynek po prostu jakąś katapultą przypadkiem i tutaj zostanie to zakopane i mur nadrobiony, no to będą mieli ciężką sytuację tutaj. Mogą zalewać ten zamek i zalewać, ale o, w sumie szybko tutaj się pogasiło. No to może jednak aż takich szkód dużych nie będzie. Dobra, ale co ty zrobisz, Saladyn? Dobra, no właśnie, no. I zniszczyli to coś i tutaj teraz się naprawi ten błąd. I teraz wilk ma szansę sobie to naprawić, no właśnie. I jak jeszcze tutaj zakopie, no to Saladyni będą mieli niezbyt przyjemną sytuację. Chociaż nie ma teraz Fryderyka, może nikt nie zakopie. Dobra, leci kolejny Saladyn. Oni muszą razem się zgrać jakoś. Jakby w czterech zaatakowali, to myślę, że mieliby znacznie większe szanse. No i zakopali, patrzcie. No i wilk teraz jest zabezpieczony bardziej. Teraz ci arabscy zbrojni już nie mają jak sobie wejść. Więc teraz to tutaj w podpalaczach jeszcze dużo, duża nadzieja. No chyba, żeby katapultami obsypali ten zamek po prostu i mu poniszczyli wszystkie wieże, no to w końcu jakoś by się przedostali, tak czy siak. O, właśnie. I o to chodzi. I zaczyna. No, o, i się zrobiło przejście. I jak tak będą zalewać jeden za drugim, to wilk nie będzie w stanie się odbudować. Te wieże zaraz zostaną zniszczone. Bum, kolejna. Straty. I wilk tutaj nie będzie w stanie robić jednostek. O, wilk już wydał kasę na jednostki, to nie będzie miał z czego odbudować zamku. Więc tutaj kolorowo dla wilka nie będzie, mimo że ma ten fajny zameczek. O, a tutaj, o, no właśnie, o tym mówię, jeszcze fioletowy się dosypał. I fioletowy wykorzystał to, że już zostało przejście zrobione. I jeszcze ktoś tutaj jest blisko. Czerwony jeszcze może zaraz zaatakować. I oni tutaj zadadzą bardzo duże straty. Ten pierwszy, co tutaj zaatakował, ładnie się przebił. Może się rozdzielą jeszcze. O, czyżby? Nie, braknie, braknie. Ale wilk nie ma armii. Wilk stracił prawie już całą armię. 300 jednostek zostało, z czego dużo to kusznicy, łucznicy. I tutaj mu całą fosę mu zakopali, zobaczcie. Niesamowite. No to czerwony zaraz się. No, to będzie szybka bitwa. Widzisz, wilk? Oszustwa tutaj nie przejdą. Możesz mi crashować grę, ale skończysz tak samo, jak skończysz, no. To, co miało być, nie unikniesz. No i długo nawet nie trzeba było czekać. Czerwony leci. Widzę już plamkę czerwoną. Więc to możliwe, że będzie koniec. Poradzi sobie raczej. Czerwony myślę, że już dokończy tutaj robotę. Wilk prawie nie ma zbrojnych. Chyba, że jakaś smoła tam, ale to i tak to za mało będzie. O, dobra, ten ogień był dobry. Podwójny.
Dobra, już wilk użył, wygrał, jeszcze obronił się przed czerwonym, ale zużył już chyba wszystko. Tutaj miał chyba dwóch z olejem jeszcze u lorda i już ich nie ma. Więc tutaj no, następny atak powinien być tym ostatecznym. Dobra, był jakiś slag, czy tak, idzie miłościwy. Idzie dokończyć to, co zaczęli inni. Teraz już nie ma tam wieży nawet. Tutaj też, tutaj jeden z olejem stoi, ale tam chyba u lorda nie ma już żadnych. Tak, ci już zużyli. Więc tutaj powinno być teraz, no jedyne co nadzieję to w kusznikach. Muszę mieć dobre oko, żeby wszystkich wystrzelić tutaj. No i tak się kończy, no. Saladyni okazali się silniejsi niż tutaj Wilk, Ryszard czy Fryderyk. No, Ryszard tutaj miał bardzo ciężki początek, to nie powiem. Ryszard był obstrzelany od dwóch czy tam nawet trzech Saladynów, więc tutaj musiał wydać wszystko na obronę, na odbudowę, więc tutaj był, no, był słabszym ogniwem. Potem Saladyni to wykorzystali. Pozbili się jednego, potem Fryderyka, no i samotny Wilk, no co mógł zrobić, nie miał stada. Skończyło się jak skończyło, nawet z próbą sabotażu tutaj, próbą skraszowania mi gry, która się jeszcze powiodła, co najgorsze. I zaczął robić sobie lepszy zamek, zaczął mu się lepiej powodzić, ale nie. Jaki miał być twój koniec, Wilk, taki będzie. Więc dwie bitwy zrobione, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam także na Discorda. I trzymajcie się i do jutra. Jutro będzie kolejna twierdza, jutro będzie ten mały turniej. Taki dla przegranych i wygrany będzie się bił z zwycięzcą poprzedniego turnieju, czyli Wilkiem. Zobaczymy co będzie, więc trzymajcie się i do jutra. Na razie.